Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. 5 stycznia na Komisji Zdrowia wspólnie zgodziliśmy się, że program szczepień jest priorytetem. Rozmawialiśmy wtedy o rzetelnej wiedzy o szczepionkach i o promocji szczepień. Wtedy mówił pan ministrze, że akcja promocji szczepień jest zakrojona na wielką skalę. Wtedy też obiecał mi pan, że otrzymam pełną strategię, plan promocji szczepień. Jesteśmy 7 miesięcy później. Nic takiego się nie wydarzyło. Dużo obiecujecie, mało realizujecie i tak jest ze wszystkim. Zapominacie, że budowa zaufania do szczepień przeciwko COVID-19 to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, a nade wszystko dla rządu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Rządu, który walkę o szczepienia i ze szczepieniami przegrywa. Do Polski zbliża się czwarta fala, bardzo zakaźny wariant Delta, a odpowiedzialność społeczna jest na skrajnie niskim poziomie. Co zamierzacie z tym zrobić, panie ministrze? Wciąż duży odsetek Polek i Polaków, po pierwsze, nie wierzy w pandemię, po drugie, nie chce dostrzec niewydolności systemu opieki zdrowia i po trzecie, nie troszczy się o zdrowie i życie innych ludzi. W mediach, głównie społecznościowych, nadal pojawiają się ogromne ilości nieprawdy, ogromne ilości głupot i ogromne ilości manipulacji. Jak zamierzacie skutecznie tym kłamstwom się przeciwstawiać? Jak skutecznie zamierzacie walczyć z fake newsami? Co rząd robi w sprawie na przykład kształcenia właściwych postaw w społeczeństwie? Czy od nowego roku szkolnego na przykład włączycie edukację na temat szczepień? Co z budową spersonalizowanej komunikacji, ale takiej, by była dostosowana do poszczególnych grup odbiorców? Dlaczego nie wykorzystujecie w pełni telewizji publicznej? Przecież obok kłamstw, manipulacji, obok ataku na opozycję i ataku na Donalda Tuska z pewnością znajduje się jeszcze tam dużo miejsca na informacje, na walkę z antyszczepionkową propagandą, na budowanie zaufania do szczepień. To dziś jest absolutny priorytet, panie ministrze. Dziękuję bardzo.